to nie są żarty. Licznik nie jest uszkodzony. Jest naprawdę minus 10 stopni Celsjusza. Ale takie temperatury to nie dla mnie. Ja zostanę dzisiaj w domu. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witam Was w kolejnym dniu na poszukiwaniach z wykrywaczem metali. Jestem dzisiaj w bardzo ciekawym miejscu, w miejscu, gdzie kiedyś dawniej stał dworek. Dzisiaj po nim pozostały tylko ruiny. Jest tu jakiś sygnał, zaraz zobaczymy, co to jest. Co tutaj? Wpadło coś. Kawałek ołowiu. Musiałem się trochę nakopać, żeby ten łomik wyciągnąć, ale warto było, bo prywatnie mi się przyda. Dziś na obiadek zupka klopsikowa z kluseczkami. No jak Krzysiu wróci, zje obiad, troszkę odpocznie, odmarznie, to może pojedziemy sobie dupki wygrzać. Zaproponuję mu na basen. Może się zgodzi. W międzyczasie musiałem zmienić miejscówkę, bo zobaczcie, dzisiaj jest polowanie. No i usłyszałem strzały, no i wystraszyły mnie, no w związku z tym, no co, żebym nie dostał kuli w dupę, trzeba zmienić miejsce poszukiwań. Nie będę narzekał na pogodę, bo sam sobie taką wybrałem do poszukiwań. Natomiast po zmianie miejsca zaczyna coś się pokazywać, z czego jestem bardzo zadowolony. Jest jeden guzik, jest drugi, ale jest coś jeszcze też, co za chwilę Wam pokażę. Podpowiedź dla Was. Jest to okrągłe i jest srebrne. I jest to też nagroda za wytrwałość. A moją wytrwałość nagrodziła monetka, która siedziała dosyć płytko w ziemi. No jest to srebrna moneta, jedna, druga, silver grosza z 1831 roku. Już Wam pokazuję drugą stronę tej monetki. Na awersie tej monety widać w pełni napis, jest on czytelny. Widać postać króla. Moneta oczywiście srebrna, jak mówiłem wcześniej, z ładną patyną. Domu się doczyści, będzie widać więcej detali w tej monetce. PL0307, ptasia obrączka, okręg, który... A, okręg 0307, a numer gołębia 5913, jak dobrze widzę. Miałem nosa, żeby przyjechać w to miejsce. Jest to miejsce, które, no... Powiedzmy, często odwiedzam, no i często pozytywnie zaskakuje. Ten las, który jest w okolicach Kamieńca, zawsze ma potencjał. Z czego się cieszę? Cieszę się z kolejnej znajdki, a jest nią guzik Gwardii Napoleona. Jest to pierwszy guzik w tym roku, a tak podsumowując, to w zeszłym roku znalazłem ich pewnie może tak z 15. Także tego jest sporo tutaj i na to liczyłem, także jest. Już wam pokazuję z bliska. Jak zwykle te guziczki są w ładnych stanach zachowania, zwłaszcza tutaj w tej piaskowej ziemi, w lesie. Cieszę się, że w tym roku, no jakby nie mówił, sezon zaczyna mi sprzyjać, bo wcześniej
ciekawa moneta, teraz już guziki, które lubię zbierać. Oby tylko aura dalej tak sprzyjała. A w międzyczasie z ziemi wyskoczyło 5 zł, 5 zł obiegowe. Widać, że one sobie tutaj troszkę poleżało w ziemi, ponieważ ten boczny pierścień jest mocno spatynowany, przybrudzony. Zobaczcie sami. A zaraz zobaczymy, z którego to jest roku ta 5-złotówka. Widać? 2009 roku. Także uchowała się tutaj. Leżała i czekała na mnie. No to smakuj tego, co ugotowałaś. Ty miałeś pierwszy smakować swoją porcję. Na pewno ciepła zupa, ale po takich poszukiwaniach w takie mroźne, zimowe dni to wybornie smakuje. Nawet nie wiecie jak, ale mogę wam opowiedzieć, jak ta zupka smakuje. Nie wiem, czy też robicie, znaczy robicie, ja nie robię, ale czy żony, wasze partnerki wam też tego typu zupy gotują. U nas zupa klopsikowa to jest na co dzień, że tak powiem, bardzo często. A to co poszukiwań? Co do poszukiwań? No ogólnie pobiegane 2 godzinki, może 2,5, także też jestem zadowolony, bo tak jak wcześniej mówiłem, to też jest pewna forma rehabilitacji. Spacer po lesie. Dupka przemarzła, ale zima pomału się skończy. Za chwilę będziemy narzekać, że nam za ciepło. Taki od nas nasz klimat. Drodzy widzowie, nie wiecie dzisiaj, gdzie jadę. Ja dzisiaj jadę na basen. No co ty wiesz, na tym basenie robiła? Nurkowała i pływała. Nurkowała i pływała? Zobaczycie sami. Co zimno, co? O Jezu, strasznie. Tania nas wymęczyła, żeby przyjechać na basen. Także zamiast siedzieć w domu przy kominku, tyłki grzejemy w jacuzzi, w ciepłej wodzie. No, także Gdzie ty chcesz płynąć? Ja chcę do jacuzzi nie iść, nigdzie. Pani już sama popyla, nie? We wodzie. No. Także popołudnie jest wesoło. No i przy okazji my zaliczymy wodne spa. Forma rehabilitacji po tygodniowych poszukiwaniach. Wytrzęsienie tych flaków. Pierwszy. Dajesz, maleńka, dajesz. Pokaż tacie, jak się pływa. Pokaż, jak się pływa. Dajesz, to. Nakręcam się. Go, dupka do góry. Świetnie. I nura. Do mnie, Hania, do mnie. Dupka do góry. Ale idziesz jak burza. Super. Zimna tam woda, nie? Tak. To jest ciepła. No ja. To ci jest? Zimno. Gdzie ci zimno jest? Ja nie lubię nurkować. Ale ja tu zanurkuję? Nurkuj, Hania. Nurkuj! Nie. No, 3, 4. Zobacz, pisz od ta negatywa. Zgłodniałaś, Hania? Nie. Nie? Nie zgłodniała, a kanapę wcina. Zapomniał się majtki założyć. Nie? Hania,
testuję nowy budzik. Pochwal się budzikiem. Mama kupiła nowy budzik, bo Hania nam do szkoły zasypia, nie chce nam tutaj chodzić. Musimy ją oduczyć też jakby czego? Używania telefonu, a ma na analogach, na budzikach, na zegarkach się wyłuczać, bo za dużo tych telefonów. Dzisiejszy film to taki... Ja na telefonie się znam. No ja wiem, że się znasz. Dzisiejszy film trochę taki rwany, bo były poszukiwania, była zupa klopcikowa, był basen. Najbardziej szczęśliwa z basenu była Hania. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o kadry z poszukiwań, pochwaliłem wam się, że przy niskich temperaturach wykrywacz nie szwankuje, nie domaga, jest wszystko ok, jak najbardziej. Natomiast zapomniałem o kamerze GoPro, która niestety przy minus 10 stopniach przyfiksowała mi i nie udało mi się zarejestrować najciekawszych kadrów, które według mnie nagrywałem. Co się stało z kamerą? Nagrała dźwięk, to co mówiłem, natomiast nie było obrazu. Obraz to tylko jeden kadr. Także tak to bywa. Natomiast uznaliśmy, że ten film dla was zrobimy, żeby zachować systematyczność wrzucania filmów dwa razy w tygodniu. Także film taki misz-masz, wszystkiego po trochę. Dla każdego coś dobrego. Dla każdego coś dobrego. No żałuję, bo te ciekawe kadry z poszukiwań, to co udało się znaleźć, nie zostały uwiecznione, ale nic się nie dzieje. Najważniejsza chęć, staramy się... Nie, że są jeszcze lepsze odcinki. Tak jest, są i będą lepsze odcinki, staramy się. No, nie mamy filmów na zapas, wszystko robimy systematycznie. Bo trudno wymyśleć. No jak Hania mówi, trudno wymyśleć, ale to też nie o to chodzi, bo trzeba też to łączyć z pracą zawodową i życiem osobistym. Także dziękujemy wam, że dotrwaliście do końca, że nas oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.